W Chorzowskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z Leszkiem Wojewodzicem, pilotem wycieczek po Chorwacji. Ja jako pilot, jako przewodnik jeżdżący tam, nie tylko Chorwacja, ale inne kierunki, to staram się ludziom tak przybliżyć ze swojego doświadczenia, coś powiedzieć, coś co mnie się przytrafiło, czego tam w przewodnikach tak naprawdę nie wyczytają, bo no różne rzeczy na takich wyjazdach wychodzą. Chorwacja jest bardzo często odwiedzana przez Polaków. Aktualnie jesteśmy w czołówce państw, których obywatele w największej ilości odwiedzają ten kraj. Myśmy tak awansowali co roku, jak tam jeżdżę od chyba 2012 roku, to co roku żeśmy awansowali tam o jedno miejsce. I pomimo tego, że jest pandemia w tym roku, 2020, myśmy zajęli trzecie miejsce. Jeśli chodzi o koniec września, na pierwszym miejscu byli Niemcy, na drugim Słowenia, na trzecim Polska. Tam jest wszystko chyba to, co potrzebujemy. Morze ciepłe, z temperaturą powyżej 20 stopni Celsjusza. Pomimo tego, że deszcz pada, to można się w tym morzu kąpać. Bardzo duże zasolenie w granicach 36-38 promil, co sprawia, że my na wodzie leżymy. Piękne krajobrazy, 8 parków narodowych, oprócz tego no, system dróg ekspresowych, autostrad bardzo dobrze rozplanowany. Do jedzenia, do picia jest wszystko. Nieskazitelnie czyste morze, przyroda. Rozmowa z Leszkiem Wojewodzicem o Chorwacji odbyła się w ramach cyklu spotkań Przewodnik opowiada, organizowanego przez Chorzowskie Centrum Kultury oraz Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Miasta Chorzów.